Cześć, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie bardzo ciekawego etui firmy Art Multimedia. Jest to model AB101A, generalnie przeznaczony do tabletów o przekątnej do 7 cali. I tutaj mamy akurat kolor biały, są jeszcze trzy kolory: żółty, czerwony oraz niebieski. No i jak widzicie na obrazku, etui charakteryzuje się jedną bardzo ciekawą cechą. Posiada wbudowaną na stałe klawiaturę z normalnymi przyciskami, czyli rzecz bardzo fajna. Dla mnie na przykład rewelacja, ponieważ nie lubię wirtualnych klawiatur dotykowych na ekranach tabletów, smartfonów. Jeśli jest okazja skorzystać z normalnej klawiatury, jak najbardziej z niej skorzystam. Zobaczcie, mam też opis, że posiadamy wtyki micro USB oraz mini USB do podłączenia tej klawiatury do tabletu. No i rzucimy okiem jeszcze z tyłu. Też takie podstawowe informacje, do jakiej przekątnej tablety pasują, informacje o wtykach, no i maksymalne rozmiary tabletu, który tutaj wchodzi: 225 x 108 x 130 x 12 mm. Dowiadujemy się także, iż długość przewodu połączeniowego to 30 cm. Etui posiada magnetyczne zapięcie, regulowany uchwyt oraz jakość wykonania jest bardzo wysoka. I także mamy zintegrowaną podstawkę do tabletu. I mamy także w wersji graficznej zapięcie, regulowany uchwyt i podstawka taka podnosząca nasz ekran. Zobaczymy to sobie za chwilkę. Otwórzmy opakowanie. Jak widzicie, etui jest zabezpieczone woreczkiem. I zobaczcie, jeśli chodzi o materiał zewnętrzny, wygląda bardzo fajnie. Jest taki delikatnie siateczkowany. No i też to jest od razu rzucające się w oczy, to, że te boczki są dość miękkie, dlatego stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla tabletu, który podróżuje w środku. Zapięcie magnetyczne i podstawka. Taka nóżka. Mamy możliwość wyregulowania, zobaczymy za chwilkę po otwarciu. Ok, tutaj mamy jeszcze taką gąbkę przytrudniającą i taką krótką instrukcję obsługi klawiatury do tabletu. Mamy także opis diod, opis funkcji takiego uśpienia, które działa tylko w systemach Windows. No i to by było na tyle, takie krótkie informacje. I zobaczcie, teraz zobaczymy samą klawiaturę. Jeszcze spójrzmy, jak działa ta regulacja. Ok, czyli możemy sobie włożyć tablet i po prostu wyregulować kąt nachylenia. Oczywiście, jeśli chcemy mieć go na płasko i w ten sposób użytkować, też nie ma żadnego problemu. No i po kolei mamy tutaj taką gumkę, która ewentualnie może przytrzymać róg tabletu. Tutaj mamy taki wyciągany uchwyt na sprężynce, żeby właśnie włożyć tablet i zobaczcie, tutaj u góry będzie trzymany z boku i będzie trzymany z dołu. Tak więc nie będzie żadnej opcji, żeby tablet z tego wypadł, wysunął się. No i mamy te wspomniane wcześniej wtyczki. Zobaczcie, micro USB oraz mini USB. Oba kabelki są bardzo płaskie, takie nieplączące się, więc bez problemu podłączymy do tabletu. Zobaczmy wykonanie w środku. No, powiem Wam, że wszystko wygląda świetnie. Obszycia wyglądają bardzo dobrze. Jakość materiału również bardzo wysoka. Mamy oczywiście logo firmy Art. No i zobaczcie samą klawiaturę. Taka fajna mała klawiaturka przypomina mi inną klawiaturę Geniusa bezprzewodową LuxPad 9100, którą również testowałem. Tamta klawiatura wyglądała bardzo podobnie, generalnie tyle, że była większa, zobaczcie. Mamy coś podobnego, klawiaturkę taką dość dużą. Natomiast tu mamy taką kompaktową, typowo pod tablet. Mamy też klawisze funkcyjne, klawisz odpalający funkcję FN, klawisz uśpienia, o którym wspomniałem. Mamy kursory, pod nimi ukryte takie klawisze jak Home, Page Up, Page Down i End. Mamy taką dość fajną, nawet długą spację. Mały enterek tutaj z boku, Backspace, czyli generalnie wszystko, co potrzeba do szybkiego i sprawnego pisania. No i myślę, że pisanie przy pomocy takiej klawiatury będzie o wiele szybsze i przyjemniejsze
za pomocą klawiatury wirtualnej dotykowej na ekranie tabletu. No cóż, testy tego niezwykłego etui zaczynam już praktycznie od zaraz i za kilka dni myślę, że podzielę się z Wami wrażeniami w pełnej recenzji. Oczywiście zobaczycie, jak to wygląda z działającym tabletem. No i na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was. Cześć!